Cześć, witajcie, z tej strony Gzikson, a to jest kolejny odcinek z serii Shakes and Fidget na Androidzie. Minął już miesiąc od otwarcia serwera S34. Troszeczkę się pozmieniało. Jak wiecie, Gildia Mohair Power jest top 1, ale teraz należę do Gildii Mohair Power 2 wraz ze wszystkimi członkami Gildii Mohair Power. Po prostu przenieśliśmy się do Akademii. Po co? Żeby porobić wyprawy gildyjne, żeby po prostu podbić portal. No, po prostu będą się lepiej rozwijać nasi uczniowie, czyli członkowie tejże Akademii. Także co? No, jeszcze mam dla Was przygotowaną na moją perełeczkę, mój majstersztyk. Dobra, nie będę was trzymał w niepewności. Na samym początku w sumie możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli ktoś nie subskrybował kanału, to jest najlepszy moment. Oczywiście dzwoneczek też można wcisnąć. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym filmie, które wcale nie są aż takie złe. No i co? Zaczynamy. O co chodzi? Dobra, najpierw to zostawcie łapkę w górę. Dobra, mam nadzieję, że już łapki są zostawione. No. Tutaj mamy fajną walkę i fajną piosenkę. Patrzcie, o co chodzi w tej walce. Dokonał tego mój ziomeczek. Na razie takie 2 na 10, nie? Ale zobaczycie zaraz. Tak, gra nie wiedziała, czy mój ziomeczek wygrał tą walkę, czy w ogóle co to się odwaliło w ogóle, no ale. Tak, wygrał mając 1 punkt HP, co się rzadko komu zdarza. Mi się nigdy nie zdarzyło i dlatego postanowiłem nagrać tą akurat walkę. Znaczy jego poprosiłem, żeby ją nagrał. No i dobra, mam nadzieję, że nie będzie za głośna muzyczka, bo jak mówiłem, będzie muzyczka. No i chciałem wam pokazać tą nutę, bo mi się spodoba. Dobra, nie będę się rozgadywał już. Co dzisiaj będziemy robić? Na pewno będziemy robić tornado, bo trochę są zaległości w tornadzie. I co, jedziemy. No już. Ciśniemy trochę, już troszeczkę podkruszona jest ta postać. Pierwszy przeciwnik, który postawił nam opór. Dobra, teraz sobie pójdziemy do wiedźmy, zobaczyć, czy ona czegoś przypadkiem od nas nie potrzebuje. Amulety. Czyli amulety to będzie to. Cały czas nie odróżniałam amuletu od talizmanu, ale wiem, który jest który, ale. No. No po prostu. Wiem, ale nie jestem pewien. O, w ten sposób. Tak zrobię, bo mi się pomyli i sprzedam w końcu ten item. I tą fiolkę po co zostawiam? Po to, żeby spróbować ją wrzucić do toalety. Bo na telefonie pokazało mi, że mogę wrzucić ją do toalety, ale już miałem wrzuconego epika. Także chciałem po prostu zobaczyć, czy daje jakoś to aurę, ileś punktów aury.
No dobra, no to ciśniemy dalej. Kolejny przeciwnik stawia nam ciężko opór. I to nie jest ma... CO?! No, masz kurczę szczęście, ziomeczek, że dzisiaj jestem cierpliwy, chociaż miałem ciężki dzień. A tutaj Maguś poszedł na lacie. Tutaj jest wiadzik. O! Tutaj jak widzicie, w jednej z wypraw gildyjnych pojawia się to. To jest złe. To uzależnia, to niszczy i to musi zginąć. Wiecie, o czym go sprawiałem na jednym z poprzednich odcinków, co nie? Dobra, co jeszcze chciałem poruszyć na odcinku? Sprawę harmonogramu. Czyli harmonogram, jaki będzie na tym kanale. Czyli jakie będą odcinki i kiedy będą udostępniane. Także będzie, dzisiaj jest odcinek, czyli dzisiaj jest poniedziałek i we wtorek będzie wyprawa, środa odcinek, czwartek wyprawa, piątek odcinek, sobota wyprawa i tak w kółko, to będzie się przeplatać i postaram się w tym tygodniu tak o 16 to wstawić, mniej więcej, postaram się, nie wiem czy mi to wyjdzie, ale wiecie, no o, amulet tu mamy pierwszy i wrzucimy go do toalety. Także co? Sala chwały to tam... Ja mnie tam nie ma. Ja tam nie patrzę. No. Się przerażę. No i ciśniemy. Już tutaj to po 2 miliony dają, także jest spoczko. Patrzcie, gildia to jeszcze nie to, co będziemy teraz poruszać. Ja wiem, że mógłbym te itemki dawać swoim pomocnikom, ale po prostu ja nie chcę marnować czasu. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Mógłbym jeszcze na siebie to dołożyć. Dobra, nieważne, bo losujemy sobie najwyżej w gabinecie magii, na spokojnie, pełen chillout, tak. Wesoły smog, pyk, hit. Nie macie, ziomek. Piękna księżniczka, która była na poziomie 6-9 w wieży, ale chyba ją przenieśli. Nie jestem na... Nie, w Tornadzie jest na 6-9. Sorry? Ona jest na 6-9 nadal. Jest 6-9. Jest 6-9 i jest zawsze progresu, nie? Jak się ją pokona. To jest wojownik, ale to jest taki piękny wojownik, że musi być na pozycji 6-9. O! W sumie nawet w statystykach widać pewne 6-9. Więcej wytrzymałości niż siły. No tanka z woja można zrobić, ale ze zwiadowcy już nie. I tutaj będzie z tego mag? Będzie z tego mag? Będzie z tego wojownik, znaczy był. Dobra, mamy już 2,5 miliona. I mamy jakiegoś sądzącego i on sądzi, że z nami będzie wygrywał. No i tak się średnio myli, tak powiem, że... Ale jednak ja jestem lepszy. Tutaj Szczerbunik to... Szczerbunik, ty jesteś zwiadowcą, nie? Ale nie w pupilach. No, tyle ci mam do powiedzenia. No to... O, mamy tutaj pierwszy amulet, jest spoko. Spokojnie, to się wyklepie. Ja go się wyklepię. Naklepię się go jeszcze. Tylko jak nas wywali z serwera. Także chwila i mówiłem, że tak będzie. Tak, mam tutaj maga na S33. Nadal jest ta postać i ona jeszcze będzie miała swoje lepsze dni. Mówię wam.
że nastąpi taki moment, że zacznę znowu grać tą postacią, ale jeszcze nie będę wam mówił kiedy. To jeszcze musicie poczekać. I kurczę, nie wiem co muszę zrobić, o, żeby wygrać z tym zielonym gnolem. Najlepiej no go przeklikać, nie? To jest najlepszy sposób. No i właśnie tak to zrobiłem. Typy z krainy Oz. No tutaj na maga trafiliśmy. I dali nam rękawice także. O, wojownicze gnomy. I tak. O, nawet łuczek jakiś wypadł. Także nawet nie wiedziałem, że łuczek mamy. Pyk. No i fajnie. Ale to słabe to jest. A, to widziałem, dobra. Będzie chyba dzisiaj też przedłużony odcinek, tak mi się wydaje. Ja akurat robię taki odcinek, że chcę zrobić to, co sobie zaplanowałem i nie przekładać na kolejny odcinek, bo to się po prostu nie opłaca. To serio, mi się nie opłaca i wam w sumie też nie, bo lepiej tak, wiecie, zrobić wszystko. O, i widzicie tutaj wojowniczek gnomy ninja. Poleciały. Tutaj tego zwiadzika to pykniemy, tak, o, pyk, już go nie ma. Widzicie, tutaj rączki, nóżki zostały, a nawet jedna tylko. Parze truchło, to nawet nie będę tego w ogóle komentował. To też jest boss z jednej z wypraw gildii. Tu nie, nawet nie było co komentować. Arcdemon konfuzji, to spokojnie, on jeszcze padnie. On już, kurczę, on już całuje ziemię i mówi nam papa. Ale to jeszcze parę grzybów. No i mówiłem, tak się też stało, jak ja powiedziałem. Dziecielny Dragor, to wiecie, on to jest magik, to jest kurczę magik. I on chce, wiecie, on coś chce ze zwiadowcą zrobić, ale no, my się nie chcemy dać, ale on też nie chce dać nam za wygraną. Także parę grzybów trzeba wydać. To jest kurczę wytrwały zawodnik. Ale nie mówię, że się z nim nie wygra. To jest tylko kwestia 5 grzybów, moim zdaniem. Jak... O, właśnie. No i widzicie, ja to czasami wiem, co powiedzieć, kiedy i w jakim momencie i kupa, nie? Tu niektóre itemki to są rozwalające system bez kitu. Tak patrzę na te itemki, to mi się płakać czasami. No. No to dokładnie tak samo jak ja robię lochy. Serce mi wbije w takim tempie, że kosmos, nie? Mamy strasznego pecha do itemków epickich to raz, a drugie do itemków nie itemków, tylko klejnotów na zręczność. To do tego mam takiego bardzo pecha, takiego ogromnego pecha, że to jest po prostu tragedia. Nie wiem jak to w ogóle opisać, bo widzicie, same na wytrzymałość mi lecą, nie? Teraz przed chwilą wykopałem troszeczkę przed odcinkiem i oczywiście wyleciał mi klejnot, ale na szczęście, nie? Także spoko, ale nikomu się nie przydał. O, tutaj już mam level. Spróbujemy koniksa. Tak, wiecie, profilaktycznie. To 3 razy sztuka. Dobra. 5 grzybów, albo nawet 6. I on pójdzie. Powiem wam, on pójdzie. Koniks.
Ty chcesz mnie wyprowadzić z równowagi? Ty masz paść! Padnij! Gleba! No i kurde. O panie! O panie! No to było piękne! No i bym odwalił. Tutaj trzeba zbierać do kociołka, bo wiedźma ugotuje amulety i zrobi z nich piękny zwój. Także pierwsze wymieniamy łuk. Łuk jest najważniejszy. I co tutaj? Coś z klejnotem. To też. 348 to jest dobry itemek. Tutaj to nie, to zostaje. Nie, to wymieniamy. To zostaje. Broń wymieniamy. I buty można wymienić. O, 5 baniek mamy. Także to jest spoko. Szczęście to nie. Ale sama zręczność. Dzisiaj to nie ma. Nie, bez skrupułów. Bez skrupułów, mówię wam. Nie ma. Nie wiem, co to jest w ogóle wytrzymałość. Ja tylko uznaję jedną cechę, zręczność. I to jest. Wiecie. O, tu mamy. O! To jest to, to jest to. Pyk. Dobra, o, już jest większy dymek. Widzicie? Już jest lepiej. Te naszyjniki, tak, dobra. A to już sprzedamy, to już, kurczę, dobra, nieważne. I tak, tutaj buty i łuki, tak? I wszystko musi być na zręczność. Łuk, zręczność, tylko. A nie, butów szukamy. Jakbym miał klejnoty na zręczność, to byśmy wymienili coś innego. Ale teraz możemy wymienić jedynie coś. Kurde, a nie, buty, dobra, buty szukamy. Buciki, są buciki, ale słabe, to nie. Buciki. Wytrzymałość, to nie jest to, co bym chciał. To nie jest to, o czym marzę. O kurde. Rozrzut jest słaby. Obrażenia są dobre i ta siła zamiast zręczności, jakby było odwrotnie, czyli zręczność zamiast siły. Tutaj słabo. Tu słabo. A tak plus 15 by się przydało. Ale tak plus 5 to ja nie wezmę. Będziemy szukać dalej. Od razu mówię. Siła znowu. Ale itemek w miarę kozacki. Tego bym brał już 12. Już bym go wziął. Tylko musiałaby być zręczność. Niestety, pech. Jak pech, to pech. Zręczność, ale to jest plus 12. Nie biorę go. Nie biorę go, będzie lepszy. Spokojnie, mamy grzyby. Mamy grzyby, jeszcze nie musimy się o nie martwić. Jeszcze jest nice. O, tutaj to. To jest. Tragedia z tym rozrzutem. Wytrzymałość. Nie, podziękuję za wytrzymałość. Ja wolę w zręczność zainwestować. Tutaj buciki. Wytrzymałość. Tak, już, no, fajnie. Nic dla mnie jak na razie. Jak widzicie, najtrudniej się szuka itemku dobrego. To jest, kurczę, najbardziej kosztowne i najbardziej pochłaniające czas. Także to możecie się nauczyć z moich odcinków. To jest słabe. To jest słaby itemek. Tu zręczność.
Kurde, tutaj dobre statystyki, ale za małe obrażenia, rozrzut jest epicki. Dobra, na razie. I szukamy czegoś innego. Czegoś lepszego, jeszcze buty mamy do znalezienia. Coś takiego, tylko na przyrodzie. Ja nie mogę, ale wydaję grzyby na tej zwykłej temki, a co dopiero będzie w Epika? W epicki weekend. O, ho, ho, ho! System jest rozwalony teraz, w tym momencie. Teraz tylko buciki. Buciki, jestem w domu. Buciki na zręczność, please. Come on, please. Please, come on. Kolej. Dobra. Chociaż. Ale tego już można założyć. Tego można już założyć. 288 już jest epicko. I to idzie do toalety. Te trzy. Nie wiem, po co patrzę broni teraz. Dobra, jeszcze jedna para butów. Oprócz tych, jeśli nie wejdzie na zręczność. Dobra, ostatnia. No i to mi nie odpowiada właśnie. Kurde, zależy mi, żeby te buty kupić. Mówię, opłaca się czekać. No, 291, 250. No i można. Wiem, odcinek już trwa strasznie długo, ale jeszcze trzeba lożki zrobić, no. Moi drodzy, trzeba po prostu poczekać chwilę dłużej, poszukać odpowiednich itemków. Spalić odpowiednią ilość grzybów. Sorry, no ale muszę to powiedzieć. Ja widziałem po prostu kolejny tytuł odcinka na kanale Taxi Sekta. 200 grzybów poszło na odcinek. No, nie wiem, czy zauważyliście, na moim odcinku poszło więcej. Ja po prostu nie nazwę przecież tego odcinka, że poszło ileś tam grzybów. No akurat bronie są słabe, ale okej. Okay. I dobra, to już chyba koniec komentowania tytułów filmików Taxiego z RT. Bo to są po prostu jego filmy, jego kanał i on robi z tym co chce, tak samo jak ja robię na swoim kanale co chce, tak? To jest to samo. No i dobra, no i co robimy dalej? Mamy fajny, wykokszony. Mamy fajnego, wykokszonego Gziksona. Hello, Ginie, zauważyłeś to? Gin, kurde, Gin. Gin, nie denerwuj mnie. Gikson cię tak go zwali. Ale wyższy, no. Wyższy zasięg. Come on. I uniki. Tak, jeszcze. No i dobrze, i teraz. Ja wiem, że. O, to było piękne. I
Tego 1,5 miliona kryt. Nie o to mi chodziło. Nie no, Gzikson. Bo tracę po prostu... Nie, usunę się zaraz. Jak nie wy... nie, idę usunąć konto zaraz. No, widać, że chłopak się wystraszył. No i dobra, tu na razie nic nie wskuramy chyba. Bo mamy po prostu pecha do rozrzutu tym razem. Żartowniś, Bronek, teraz. Nie, Bronek, nie żartuj sobie ze mnie. Wiem, że ci najlepiej. O! I tak jakbyś pojechał, no. No już, kurczę. Miałeś dobre hity, no Gzikson, no. Chcesz, żebym się popłakał tu na odcinku, bo ty nie potrafisz strzelić dobrego hita i cały czas przyjmujesz na klatę takie hity. No Gzikson. Gzikson. Twoje uniki. Kurde, tu już nie było źle, wam powiem, ale tu musi być zero. Możesz mieć maksymalnie, nie, minimalnie, najmniej HP może ci zostać, tak jak u pana Paco Rabana, jeden punkt. To jest najmniej. O, i tu była fajna walka. Czyli... To jest do zrobienia, to jest wykonalne, tylko żeby tyle palić grzybów. Ale po tym przeciwniku poleci kolejny. Mówię wam. Już, już ja widzę tu wygraną. Wiem, że to padnie w końcu. To padnie. I jest! I mamy itemek do toalety, który będzie wrzucony na aurę, po prostu na kolejnym odcinku. I tutaj mamy zwiadowcę, człowieka gumę i on powinien lightowo paść. No tutaj już. Pyk. Tutaj tak dla żartów założymy sobie to. Tu z lekkiego tanka zrobimy. I teraz można. Ja no bo mam bardzo mało szczęścia. I tak po prostu, ja nie będę trzymał tego itemku. Po prostu tutaj zobaczę, czy jakaś różnica będzie. Jak nie, to zaraz zakładam tamten item. Jak widzicie, tutaj tak trochę 2 na 10. Czyli jak widzicie, nie opłaca się inwestować w szczęście. Tutaj jeszcze tak. Jeszcze od tego momentu jedna, dwie próby. No nie padnie, no patrzcie, no nie padnie, no co by się nie działo, to nie padnie. Dobra, teraz zobaczymy tą walkę, nie? I on unikać lubi. I tutaj słaby rozrzut, widzę. To jest człowiek guma jednak. No jak widzicie, unika jak kurczę Don Pierrot. Don Capisci i kurde wszyscy z monstrualnej balangi normalnie. No tutaj po prostu poszło tak słabo, że normalnie ja tego nie potrafię ogarnąć, nie? I słuchajcie, no tutaj założymy ten item. To jest najsłabszy item w moim ekwipunku tak naprawdę. Ale musimy go założyć, trochę tutaj.
Chociaż żeby dyszka wpadła. Dobra, jest. Dobra, coś mi się wydaje, że troszeczkę przykoksiłem i teraz walimy loczka i uwalniamy go. Ja tutaj widzę, że człowiek guma nie jest tak rozciągnięty jak Jigson, on nie ma takiego rozciągniętego zasięgu jak on. I widzicie tutaj pyk, on zaczął unikać, teraz my zaczęliśmy unikać. On tutaj unikał nieźle. I teraz Gzikson w miarę unikał. Tutaj kolejna karczma. Niestety jeszcze jeden pasek nie został. A spokojnie, są grzybki, są klepsydry. Ten pasek będzie. To sobie weźmiemy. No i co, lożki. O, tutaj można zrobić coś takiego. Szczwana. O, zrobił unik. To chyba zwiadowca. No i tutaj już jest lepiej. Dalej próbujemy. Mega przedłużony odcinek będzie znowu. Już tutaj milion. Już jest lepiej. A po weekendzie epickim zobaczycie. Loczki padną. Może nie w momencie tak dużo, ale to będzie... Już na pewno lepiej wyglądało, aniżeli teraz. Gorzej jak przetracę 2000 grzybów, powiedzmy. Albo wszystkie, które mam. I ubiję lochy i okażą się te itemki słabe w poniedziałek na przykład. O! O! I człowiek guma został pokonany. I to jest piękne. Teraz kogo mamy? Madame Mystique. I to jest oczywiście mag. To nie jest zły mag. To mnie boli. Chociaż, pamiętajcie, Gzikson ma sporego zrzut w broni. Także tupek. Tupek. I tu 287. On kryta jak strzeli. Poczekajcie. Krytuje, tak? Śmierdzielek. Śmierdzielek jak krytuje. Dlaczego Gzikson ma nie krytować? Ma słabszy damage. To fakt. Ale na maga może ten amulet akurat podziałać. O, tu krytyk, ale ona krytuje jak głupia. Nie, poczekajcie, tu, ja tutaj widzę, że... Nie, no tu już kryt poleciał, to nie. Jak poleci kryt w moją stronę, od razu pomijam. O, ja pierwszy zacząłem. To jeszcze jest do zrobienia, ja wam mówię, to jest do zrobienia. A jak ja coś mówię, to wiecie, że to się spełnia niczym sen. Dobra. O! Gzikson! Kryt! Kurde, no nie było źle, no sami przyznajcie. Źle nie było. Ona nie waliła krytów. Ja jednego strzeliłem. Oj, po zawodach.
No Gixos, trzymaj gardę i po prostu walcz, 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 tak? Tutaj ziomaczek ci podpowiada dobrze. No nie, no dobra, tutaj Mark ma tyle samo HP co zwiadowca i zwiadowca ma szansę. Ja tutaj widzę, że ma szansę go pokonać. Przy tej epickiej nucie to chyba najpopularniejsza piosenka z WK, także... Nie, to nie ta, sorry. Młoda, ale Młoda Krew też jest równie popularna. Bo chodziło mi Witamy w Polsce, ale spoko, spoko. No Gzikson, jesteś Polakiem czy nie? Powiedz JP, HWDP i wygraj tę walkę. Widziałem, że tutaj ci poszło w miarę dobrze, bo 500k zostało tylko, więc dasz radę. Nie, ale kurczę, nie wiem czy jest sens w ogóle. Jakbym zręczność, chociaż na szyjnik na zręczność. Pyk. Ho, 300, nie. 350 minimum musi być. A, dobra. Widzicie, już jest ponad 350, także jest szansa na znalezienie epickie, znaczy epickiego to nie, bo ja nie mam szczęścia w ogóle do epików, ale za to do nieśmiertelek mam szczęście i sobie właśnie sprawiłem jedną za golda. Także wytrzymałość nie, to nie idzie, nie ma siła, co? Zręczność 360. Dobra. Teraz pykniemy, tak? Pyk. No i co? 141 tracimy, tak? ...183... ...161, także widzicie? Tutaj już podkakuje damage. I coś mi się wydaje, że to jest do wzięcia tym razem. Ja jak mówię, że coś jest do zrobienia, to jest osiągalne i da się to zrobić i damy radę. I nie ma co gadać nawet. Nie ma co się zastanawiać nad tym, bo to padnie. To padnie prędzej czy później. Prędzej niż sądzicie. Ja po prostu wierzę w to, że damy radę i tyle, no. Tutaj zrobimy pyk. Pyk. Poczekajcie, bo wyskoczy śmieszny. A nie, chociaż nie, dobra. Po co zrobiłem tak, żeby płynnie i po prostu działał system? No tak się nie dzieje, niestety. No nie działa zbyt płynnie, ale... Trzeba po prostu pokonać tą barierę maga. Mark po prostu nie może stawać się barierą nie do przejścia. O kurde, Mark, nie, dobra, odpuszczam sobie lochy na dzisiaj i na cały ten tydzień, bo Mark jest taki wykokszony, że zwiadowca go nie pociśnie. Nieprawda, nieprawda, to po prostu kwestia podejścia. Podejścia do tego, jak go chcecie załatwić, czy wpakować w staty, czy kurcze. Po prostu trzeba mieć jakiś pomysł, trzeba coś zrealizować i...
Coś po prostu wyjdzie. Tylko, że tutaj serwer nie odpowiada. No ale dobra, on nie odpowiada, ale on odpowie, jak Mystic Madame po prostu zejdzie z naszych lochów i po prostu powie: żegnajcie, przyjaciele, nie wrócę do was. I będzie chyba 3800. No pewnie. Dobra, tu już nie ma sensu. To wpalimy ich chusteczka z tym. Haha. Nie podpuścicie mnie dzisiaj tak łatwo. Nie, ziomeczki, nie ma takiej opcji. Haha. Nie, no nie, bo nie, bo wiem, że troszeczkę mnie bulwersuje ta sprawa, że nie możemy pokonać Mystic Madame, chociaż mamy lepsze statystyki od niej, chociaż z HP to nie, koniecznie, ale zręczność jest większa. A HP też mam więcej od niej. A co? A co? Nie będę okłamywał tutaj swoich fanów wiernych, bo mam więcej HP ilościowo. A wiadomo, że kurczę, mag to jak jeszcze walnie kryta, to ma takie huknięcie, że to muka nie siada, nie? Jakbym miał po prostu klejnoty na zręczność, to by na pewno inaczej przebiegało. I te klejnot na zręczność poleciałby w broń. I to jest pewne. I wtedy już by było fajnie, bym miał 6,5 zręczności. Do 3,5 powiedzmy. Takie by było. 6,5 do 3,5 by były statystyki, albo nawet więcej niż 4,5. Ale tak 6,5 zręczności bym dał radę osiągnąć. No a tak to się męczymy. Ale były właśnie, już były takie sytuacje, że brakowało niewiele. Dobra, tutaj bierzemy. I co? I co? I co? I kurczę. I także co? W miesiąc udało mi się wbić 180 level. A może mi się uda pokonać cykl grozy? Ja wiem, ten odcinek już trwa ponad 40 minut, nawet prawie 50. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale kurczę, uwziąłem się na tą wróżkę, wiedźmę. Kurczę. Obrzydliwą, kurczę, wiedźmę, która nie chce dać nam zwycięstwa. Nie będę jej obrażać, ale ona wygląda niezbyt atrakcyjnie. No i co, no kurczę. Nie chciałbym się z wami żegnać. Taka jest prawda. Ja nie chcę się z wami żegnać. Nie na tym etapie gry. Ale chyba będę musiał. Przypaliłem trochę tych grzybów, nie powiem, że nie. Na samą Madame Mystic trochę poleciało. Jak widzicie, tutaj też nie jest zbyt rewelacyjnie. A piekielny obcy siądzie. No i co, on też nie siądzie? On też będzie taki uwzięty, zadufany w sobie i nie będzie chciał usiąść na dnie lochu, tak? Nie będzie, nie da nam jednego szczebelka wyżej. No niestety, liczby nie kłamią. I to mnie troszeczkę dobija, więc wbijajcie wyświetlenia, łapki w górę,
i subskrypcja. Widziałem, pojawiło się kolejne, kolejny subskrybent pojawił się na moim kanale i serdecznie go pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś. I dla ciebie spróbuję pokonać Gragosza Niszczyciela. Tak, to jest w imię nowego subskrybenta pokonuję tego akurat przeciwnika, chociaż widzicie jednak w intencji jakiejś opłaca się walczyć. W czyjejś intencji. To jest zawsze spoko, pamiętajcie o tym. I słodki kociaczek. To też jest wyprawa. Niedługo zobaczycie. No niedługo, no. 4 tygodnie. 2. Nie, 4 tygodnie. Tak, 3-4 tygodnie, bo wątpię, żeby wcześniej. Struta królewna. No już tutaj poleciało troszeczkę. Tak, chcę do setki dobrnąć. I może mi się uda, bo tu pyk. Łuczek. I wykidajło. Please, please, wykidajło, please. Please, come on, yeah. Oh, come on. Oh, yeah. Dobra, tutaj można raz, pyk. Dobra, spoko. Postać. Mamy 180 level. I mamy tutaj łuk na zręczność. I on jest super. On jest, kurczę, super. Ma jeszcze większy rozrzut. I ja go założę na następny odcinek z klejnotem na zręczność. Także będziecie widzieć mnie z tym łukiem, tylko że będzie w nim osadzona zręczność. A teraz spróbujemy po prostu pokonać tą oto panią. I zrobimy po prostu ile? Do 1450 grzybów próby. Nie, nie poszło tak dużo grzybów. Daję ci szansę, księżniczko. Piękności ty moja. Słodziaczku piękny. No nie, no nawet komplementy na nią nie działają. Aj, kij ci w oko! Wsadź se gdzieś tą kulkę. No, dobra. Ja się nie będę stresował nad nią. Także wiecie, tutaj będzie klejnot na zręczność. Co dalej? Gildia. Zawalczymy w końcu tutaj. O, kurde, dobra. Unik i wyższy. O, z wyższego pułapu. Pięknie. Super. No. O, krycik. Ale nie musiałeś przyjmować na klatę nic. Uniki, uniki, Gzikson, uniki. Ale nie, no trafiaj coś. O. No nawet na propsie wam powiem. No nie. Kurde, Gzikson. Teraz kryt za dwoje bańki. Minimum. No słaby kryt. Ciśnij. Teraz bańka, bańka, bańka. I teraz przegrałeś. Dobra, ja sobie sprawdzę później ile walnąłem. Ale widzicie, no trochę zeszło. Troszeczkę zeszło z portalu. No i co dalej, co dalej. Jak widzieliście, troszeczkę ulepszyłem szczwaną. Wejdziemy do wieży. Zobaczymy jak wygląda ta walka. Tutaj w sumie to możemy pominąć. Tutaj już troszeczkę zbite. No i co, tutaj szwana coś działa w ogóle? No w sumie unika. I to będzie ostatnia walka, jaką tutaj zostawimy. Zobaczymy na tym odcinku. Powiem wam tak, ona ma troszeczkę za mało wytrzymałości. Powinna mieć tak 3,5 chociaż.
większą, lepszą broń. Ale spokojnie. Ja już widzę tu progres. Także co, ja wiem, już nieraz wspominałem tutaj o łapkach w górę, wyświetleniach, subskrypcjach, o komentowaniu, udostępnianiu i tak dalej, no ale powtórzę jeszcze raz, no kurczę, słuchajcie, no to mi daje motywację, to mi daje wielką motywację do działania i powiem wam tak, jest szansa, żeby pokonać tego śmierdziela, jeśli Gzikson uruchomi swoje uniki. Ale wątpię. Także co, widzimy się w już mi się język włącza. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!